Cześć, mando, moi drodzy, witajcie. Skoro widzicie komponenty za mną, czyli szykuje się składanie komputera. Gorąco Was zapraszam na ten materiał, gdzie poskładamy sobie białego peceta. Pierwszy raz chyba w historii kanału, chociaż nie, raz już był, będzie składany biały PC, natomiast tutaj będzie naprawdę wypasiona jednostka komputerowa, ale tym razem bez karty graficznej, bo nie zdążyła dojechać, więc tymczasowo niebiałą kartę graficzną wrzucę coś od siebie, żeby ten film mógł zostać wypuszczony w miarę szybko. Zapraszam Was więc do materiału. Tak więc, moi drodzy, na sam początek omówimy sobie komponenty, jakie będą się składać na ten zestaw komputerowy i tutaj będzie naprawdę grubaśnie. Z tego tytułu, że na dzień dobry procesor. Mamy tutaj i7 14 generacji, jest to dokładnie model 14700KF, czyli odblokowany mnożnik bez zintegrowanego układu graficznego. Dalej mamy białe pamięci, no bo nie mogło być inaczej, skoro biały komputer. 32 GB DDR5 Lexary, Aresy, oczywiście tutaj mamy 6400 MHz, taktowanie opóźnienia CL32. Bardzo fajne pamięci, też bardzo dobrze wycenione i moim zdaniem też przepięknie wyglądające, bo tutaj to podświetlenie RGB uważam za jedne z ładniejszych na pamięciach DDR5. Ostatni element z tych małych jest to dysk Lexar NM790, naprawdę dysk petarda, topka od Lexara, 2 TB, bo, że tak powiem, takie było wymaganie. No i cóż, lecimy do tych większych komponentów. Zaczniemy sobie od zasilacza, jest to Be Quiet Pure Power 12M, dokładnie o mocy 850 W. Tutaj mi się mocna lampa odbija w folii od tego zasilacza, natomiast dlaczego 850 W? Jest to swego rodzaju lekki overkill, ale ja zawsze powtarzam, że lepiej mieć zapas na przyszłość niż go nie mieć. Tym bardziej, że różnica w dopłacie między 750 a 850 była naprawdę mizerna i grzechem było nie dopłacić, dlatego tutaj po wspólnej konsultacji został wybrany właśnie zasilacz 850W. Na teraz będzie w zupełności wystarczający, na upgrade'y w przyszłości będzie też na pewno pole do popisu. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy tutaj bardzo mocno podkręcić sam procesor, o ile na tej sztuce będzie nam to możliwe, to zapas mocy też się przyda, więc pod tym kątem jak najbardziej było pomyślane, żeby starczyło na długo, długo, długo. I oczywiście zasilacz Matrix A3.0, więc to też była rzecz konieczna. Płyta główna. To była jedna z tańszych płyt głównych właśnie, która będzie w stylistyce ala białej. MSI Z790A Max Wi-Fi. Płyta główna, no nie jest to high-end, ale też nie ma biedy, jak to ja bym powiedział. I padło na tego Mobasa. Zobaczymy, czy będzie już BIOS, który będzie wspierał naszą i7. Miejmy nadzieję, a jak nie, to będziemy czynić magię. IO tutaj musiało być potężne, duże, no i oczywiście białe. Deepcool LS720WH. I szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekaw tego IO. Oglądałem wiele recenzji, było pozytywnie. W rękach jeszcze nie miałem, dzisiaj pierwszy raz, więc zobaczymy, co Deepcool tutaj podziałał. No i moi drodzy, został największy i zdecydowanie najcięższy element. Postaram się Wam go tu zaprezentować. Jakoś się zmieści w kadrze. Obudowa XPG Invader X, wersja oczywiście biała. Obudowa, która już w standardzie ma dużo przeszklenia, dużo wentylatorów. I jest bardzo, bardzo obszerna zarazem. Tutaj widzę, że też mamy nawet riser do naszej karty graficznej. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na dalszą część tego materiału, gdzie krok po kroku poskładamy sobie tego białego potworka. Jedziemy. Dobrze, moi drodzy, tak więc pora zaczynać integrację tego komputera. Na początku może procesor, wyciągniemy go z pudełeczka. Będzie wygodniej nam go już tutaj zamontować. Zamontowany. Wszystko powinno być elegancko. Teraz prościzna, czyli RAM. Oczywiście standardowo pierwsze dwa sloty to są te, które należy obsadzić. A tutaj mamy z dwóch stron. Ok, mamy to. No i został nam dysk M2. Ja mam taką zasadę, że jak jest jeden dysk, to wsadzam go w pierwszy slot od procesora. Nieważne, czy to jest slot, tak jak w tym przypadku 5.0, czy jakiś wolniejszy, starszy, czy dysk go obsłuży, czy nie. Pierwszy slot. I koniec, jak to mówią. Pamiętajcie tylko, że tutaj jest taka folika pod termopadem i to należy oczywiście ściągnąć, żeby naszego dysku nie zagotować.
I tak na dobrą sprawę to jest tyle, jeżeli chodzi o płytę główną. Przejdźmy więc do... Może w sumie teraz do jeszcze obsadzenia takiego braketu pod IO, bo to też jeszcze robimy zanim wsadzimy płytę do naszej obudowy. Temat na razie dość prosty, bo wystarczy jedyne co, no to przeprowadzić tutaj z tyłu nasz szyżyk. A teraz zakładamy te oto podkładki dystansujące. O. I tyle. Dobra, tak więc zaczynamy i oczywiście startujemy od obsadzenia płyty głównej w naszej przepięknej białej obudowie od XPG. No dobra, mamy tutaj już standardnie wszystkie kołeczki poprawnie obsadzone, więc będziemy się cieszyć na pewno z tego aspektu. Ja tutaj jeden kabelek od naszego wentylatora, szczerze powiedziawszy, trochę poprzesuwam. Czy to nam dobrze tutaj siedzi? No, prawie nam dobrze siedzi. Śruby nam się teraz pokrywają. Nie pozostaje nic innego, jak skręcić oczywiście naszą płytę główną, co by tutaj nic nam nie odpadło, bo by była katastrofa. Dobra, mamy naszą płytę skręconą, czas zabrać się za podpinanie front panelu i może wentylatorów. No dobra, już sobie tutaj przygotowałem też od razu kable do zasilania procesora. Oczywiście będzie to niezbędne, żeby to podłączyć na tym etapie, póki mamy do tego całkiem sensowny dostęp, moi drodzy. Potem, mając już chłodnicę na topie, bo taki jest plan, mogłoby być delikatnie mówiąc dość ciężko. Zresztą teraz też uwierzcie mi, że nie jest to przesadnie łatwe. Ale się udało, także pierwszy sukces za nami, pierwsze kable poszły już w dłoń do podłączenia, można to tak ująć. Dobra, no to został tak, tutaj mamy to. USB 3.0. USB 3.0, moi drodzy, na tej płycie znajduje się tutaj. Jakby do niego wyjść? Chyba tędy będzie najlepiej, bo tu obawiam się, że się... Chociaż... O. No, fajnie przemyślana jest ta konstrukcja. Mam nadzieję, że nie zasłania wam tak turbo. Ale szczerze powiedziawszy, no już mi się podoba, jak jest przemyślana ta konstrukcja. I tutaj obok sobie przelecimy też USB typu C na front. O, ile dosięgnę? Dosięgnąłem. O, elegancko. Siedzi teraz. Dobrze. Fajnie, że te kable są płaskie, że nie są takie mega prężące, bo to się zdarza, jeżeli chodzi o te kable od front panela. No to cóż, zostało nam front audio, jak nie mam, to będzie tutaj, standardowo na płytach. I mamy w typunie tutaj HD audio. I za te kolorowe przewody ja bym pozabijał producentów, no ale to jest jakaś dziwna mania, żeby HD audio nadal były kolorowe. Nie rozumiem tego, co to za problem zrobić czarne. Nie wiem, zostało trochę najgorszego, czyli już taki typowy front panel audio, power reset i tego typu zabawki. Wiem, że wielu z was to przeraża, jak to podpiąć, ale uwierzcie mi, nie jest to aż takie ultra trudne. Wystarczy czytać instrukcję. I mamy front panel podpięty. Na teraźniejszy czas to ja chyba się zajmę po prostu cable managementem tutaj. Już, bo robi się chaos, a tego nie lubię. Następnie chyba podepniemy, albo nie, jeszcze podepnę z wami tutaj, moi drodzy, wtyczunie od 24 pinówki.
ale tym się zajmiemy od tyłu, bo tutaj będzie grubaśny ten przewód. No właśnie, tak czułem, że jego już nie obrócimy tutaj, jak przeciągniemy. Dobra, przechodzimy do tyłu, cable management, kabelki, wentylatorki, to co lubię ja akurat. Dobra, nie włączyłem kamerki, zapomniałem, ale tutaj tylko jeden już etapik sobie zrobiłem. Lecimy z kolejnymi. Oczywiście fajne są te rzepy, tam na górze tego nie wykorzystałem, ale to nie znaczy, że jeszcze tego nie wykorzystamy.
Dobra, moi drodzy, przyszła pora na tą wielkopomną chwilę. Pierwsze odpalenie. To co? Gaśnica w dłoni, lecimy, co? Aha. Emik zapomniał. Dobra, nic jeszcze nie płonie. No, powiem wam, robi wrażenie. Teraz zobaczymy, czy ekran zadziała. 3 weeks later. Wszystko elegancko działa, moi drodzy, także pełen sukces. A teraz lecimy już do aktualizacji BIOS. Moi drodzy, jak tam widzicie, za mną właśnie się BIOS update'uje do aktualnie najnowszego, jaki jest dostępny na dzień nagrywania tego materiału, więc będzie świeżynka, będzie naprawdę kozacko. No, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Natomiast zaraz zobaczymy się pewnie na już instalacji Windows 11 Pro. Natomiast, moi drodzy, jeszcze zanim ten Windows 11 Pro, no to wiadomo, trzeba będzie w BIOSie się trochę pobawić, parę ustawień poustawiać, między innymi RAM podkręcić i tak dalej, zobaczyć, jak się zachowuje procesor. Natomiast też pod samym systemem będą robione dalej już testy, ale to, że tak powiem, poza tym materiałem, choć pewnie i tak nie ukrywam, że ten materiał już jest dość długi. Dobra, moi drodzy, za mną już leci instalacja Windowsa 11 Pro, zgodnie z życzeniem tutaj właściciela komputera. Natomiast sam PC prezentuje się obłędnie. Ja jeszcze jego porobię kilka przebitek, na pewno gdzieś tutaj powkładam w ten materiał. Natomiast ja jestem zakochany w tym, jak ten PC wygląda, w szczególności, moi drodzy, jak ten PC wygląda po ciemku. No tutaj jeszcze mi lampa bije, więc nie będzie takiej super ciemnicy, ale mimo wszystko ten komputer wygląda po prostu przepięknie i też przepięknie pracuje oraz reprezentuje bardzo wysoką wydajność, to niewątpliwie, tak? Natomiast jeżeli wy też jesteście zakochani w tym komputerze, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów, to nie zapomnijcie po prostu o subskrypcji. A jeżeli ten materiał wam się podobał, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie pod tym filmem łapę w górę oraz jakiś komentarz, żeby podzielić się opinią na temat tego filmu, czy też samego komputera. Biała skrzynka z białym IO, z białą płytą, petarda. Sam myślę, że też pójdę kiedyś w tą stylistykę, składając swojego peceta. Dobrze, nie przedłużając, ja gorąco dziękuję za uwagę, mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.